8 niewiast walczy o uznanie jednego kawalera w serii rund. Po każdej rundzie kawaler eliminuje jedną niewiastę. Niewiasty w sekrecie przed wszystkimi deklarują, czy są w zabawie dla miłości, czyli simpowania, czy dla wygrania skina. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich w kolejnej edycji Simp czy Skin. Dzisiaj sytuacja trochę odwrotna niż mieliśmy do czynienia w poprzednich rozgrywkach. Mianowicie naszą niewiastą będzie kawaler. Hey boy. Arkoan znany jest z tego, że w poprzednich odcinkach wybierał skina. Pomówienia. Zobaczymy. Zacznijmy od Arkoana. Witam cię serdecznie. Witaj. 8 rund. 8 niesamowitych niewiast i tylko jeden kawaler do wzięcia. Pawle, przedstawisz się nam? Hejka, ja jestem Paweł. Możecie mnie kojarzyć z takich akcji jak ten dziwny filmik. Nazywam się Paweł, mam 18 lat i jestem mainem Jone. Albo gorący rap. No hej kawerka, wpadłaś mi trochę w oko, są ta piosenka. W wolnym czasie zajmuję się prowadzeniem własnego ligowego kanału i w opisie. Naprawdę się zdziwiłem, jak zacząłeś w sobie mówić w trzeciej osobie, ale dobra, rozumiem konwencję. W pierwszej rundzie kawaler odrzuci jedną z kandydatek na podstawie tańca w postaci, jaką ona wybrała. Yumi, jaki taniec przygotowałaś? Wysi, wysi, wysi! Trochę tam myślałem, że wyjdzie twerk w pewnym momencie, ale też to jest dziwne, bo jednak nie zapominajmy, że Yumi jest kotem. Przejdźmy do kandydatki numer 2. To jest Lux, jeżeli dobrze widzę. Prosty, spokojny taniec, skrzydełka latają. Prawy do lewego standardowy. Mojego brata mi to przypomina trochę. O nie, tylko nie Yasuo. W sensie prawdziwego. Czekaj, Lux ci przypomina twojego brata? Zapraszamy Katarinę. To jest jednak efekciarskie. Ja nie jestem co prawda kawalerem, ale moim zdaniem jak na razie najlepszy taniec. No, zgodzę się. O Jezus, ja zobaczyłem kogo piknęła Nelly. Dobra, nie. Dojdziemy do tego jak do tego dojdziemy. Wayne, zapraszam. O kurde, breakdance! Ale wywija. Freestylo! Nidali, zapraszamy. Zamieniła się w kociaka i goni swój ogon. Ta pierwsza część to jest znany trik, skąpo odziana kobieta, ale ta druga część pozostaje dla mnie małą tajemnicą. Dobra, Morgana, zapraszamy. Pretty Kitty. Jeszcze zrzuciła mikrofonem, no proszę. Teraz Zoe, ja nic nie mówię. Niby lorowo ma tysiące lat, ale wszyscy wiemy jak to jest z tym wyglądem. Ja nie chcę mieć potem problemów, tak? O, tańczy z zabawką. To jest Shuffle, to Nerwarian taki robił, ja wiem. O kurde, faktycznie. Żadna nie jest podobna do Emily. Nie słuchajcie tego Weeba. A nie, Jodę trochę jest podobna. Ja chcę tylko powiedzieć, że Kitty coś napisała na czacie, żeby ją wyrzucić, bo laptop jej się rozładowała, nie ma ładowarki. Niestety, ale nie mogę teraz wejść. To Arkoan, kto odpada w tej rundzie? A kogo wywaliło? Pretty Kitty. Ja może zdradzę, co wybrała Pretty Kitty. Pretty Kitty wybrała skina. Dobra, Kitty, oddaję ci głos, co masz do powiedzenia? No tak, że jakby przyszłam to sobie do programu i ogólnie to jestem Janek. Co jest? Nie ograł! W drugiej rundzie niewiasty miał powiedzieć coś o swoim niku. Dobra, Nejmiś. Jest to zdrobnienie, może oznaczać, że jestem słodka i w ogóle, że jestem takim misiem. Ojeju. Liviany, powiedz nam coś o swoim niku. Została to nazwa wymyślona jako nazwa dla fikcyjnej postaci zaczynająca się od tej samej litery, co moje imię. Przejdźmy dalej, bo tu jest nick, którego na pewno każdy interesuje. Cutie Hentai, dlaczego taki nick? Mój nick oznacza coś słodkiego i gatunek chińskich kolorowanek. Tak? Pierwsze słyszę. Nie będę udawać, że umiem przeczytać ten nick, więc powiem Wayne. Czyta się Wine Quill i ma symbolizować moje zamiłowanie do wieczorów z lampką wina i z piórem w ręku. Przejdźmy do Katariny, do Bloves, która rozstawiła sobie stół i wcina w międzyczasie. Mój nick to jest B od Big, Love, czyli po angielsku miłość, no i S, czyli Easy Giereczka. Lećmy dalej, Ampatka, słuchamy. Mój nick jest rozpoznawalny przez moje imię, bo na imię Patrycja. Jest to taki znak rozpoznawalny w social mediach, no i ogólnie w muzyce, ponieważ tworzę muzykę. I ostatnia kandydatka, Monisiak. Mój nick oznacza totalne oro na bocie i dol. Słuchaj, Arkoan, usłyszeliśmy tak. Opowiedzi wszystkich dziewczyn. Teraz będziesz musiał podjąć trudną decyzję, kto odpada w tej rundzie. Oddaję ci głos.
No jest to wybór niełatwy. No może nie dlatego, że wszystkie niki zwaliły mnie z nóg. Jest parę, które pozostawiają trochę do życzenia. Cutie Hentai, I'm Patka, no i Monisiaks, ale dobra, powiedzmy, że ona nadrobiła tym oro wielkim. Dobra, chyba z fanką Hentai się pożegnamy. Trochę szkoda, no ale cóż, nie moja strata. Ja dodam, że wybrałaś skina. To w takim razie też nie moja strata najwyraźniej. W trzeciej rundzie waszym zadaniem będzie przedstawienie się kawalerowi, ale tutaj mała uwaga, nie możecie używać litery A. Monisia. Hej, jestem Monik. 8 plus 10 wiosen. Moją główną jednostką jest Yumi. Nie sępuję kile i pomogę. 7 level tej kotki to niedobór szacunku. To brzmi jak byś miała udar. Może mam! Patka, słuchamy cię. Hej, jestem Aimpatko. Ups. Blowes, słuchamy cię. Dużo czytam. Wine Queen. Jestem poetką, dość interesującą osobą z głową pełną pomysłów i poczuciem humoru. Sprytnie obeszła zasady, wykorzystując on. Liviany, słuchamy cię. Cześć, piękny Jone. Jestem żywiołową i szczerą dziewczyną. Interesuję się muzyką, śpiewem i robieniem zdjęć. Ostatnia kandydatka, Naimiś, słuchamy. Jestem Naimi, 18 wiosen. Gównuję Zoe. Lubię sing. Słuchaj, Arkona. Będę miał dla ciebie dwa zadania w tej chwili. Pierwsze to wiesz, o co chodzi. Musisz wyeliminować jedną z naszych kandydatek. Natomiast drugie, musisz podać swój werdykt bez używania litery A. Powodzenia. Kierując się również poprzednią rundą, muszę dojść do nieprzyjemnego werdyktu. Dobry. Pożegnamy. O, pożegnamy. Kurczę, blaszka do 100 tysięcy beczek. Z kim się żegnamy? Luksanną na wysokości. Patka wybrała Simpa. Ja uciekam, papa. W czwartej rundzie waszym zadaniem będzie wskazanie jednego zwierzaka z uniwersum League of Legends, którego byście przygarnęły jako waszego wspólnego pupila z Arkoanem. Na początku myślałam nad żabą, ale ona jest trochę zadziorna. I ma tendencje samobójcze. Ale później pomyślałam, że żuczek z rzeki to jest naprawdę najlepszy, najlepszy zwierzaczek. Może być jak nasze dziecko. Możemy go uśpić moim slitem. Możemy go uśpić! Liviany. Jako wspólnego zwierzaka chciałabym wybrać naszego smoka, ponieważ mógłby być bardzo dobrym zwierzakiem obronnym. Wine Queen. Celowałabym w orła, jak na przykład Valor Queen. Wygląda bardzo inteligentnie i dostojnie. Kolejna Blowes. Ja wybrałam takie nietypowe zwierzę, które znajduje się na mapie Summoner's Lilith. To jest ten jeleń, bo jest dumnym strasznie zwierzęciem. Nie trzeba go trzymać w domu. Może nas gdzieś zawieść. Może służyć jako wieszak. Ja lubię jelenie. Sam jestem jeleniem, także... Monisia, słuchamy cię. Ja wybrałam potężnego nasiora. Nie ma żaden inny pet podjazdu do niego. Jest potężny. Z takim nasiorem, jak wyjdziesz na spacer, to nikt nie podskoczy. Kolejna runda za nami. Wiemy, jakie zwierzaki wybrałyby nasze niewiasty. Pytanie do ciebie. Która niewiasta opuści nas w tej rundzie? Monika jest totalnym pokczampem, wypowiedzi pierwszorzędne. Obawiam się jedynie, że mogła wziąć skina z tym cynicznym nastawieniem. Ja po prostu taka jestem. Dobra, jakobym bardzo nie chciał tego robić, takkolwiek muszę, pożegnamy się z koleżanką od jelenia. No dobrze, Blowes, ja zdradzę, co wybrałaś. O! Ona ucieka! Pewnie dlatego, że wybrała skina. Dobra, już się nie czuję tak źle ze sobą. W tej rundzie poprosiliśmy nasze niewiasty, żeby przygotowały dla ciebie, Arkoanie, laurki. Zacznijmy może od Monisi. Skin tutaj ulubione. Tło piękne, które kolorystycznie pasuje do tego. Oraz setki wiśni. Wine Quill. Stwierdziłam, że narysuję na kawalera i swojego. Ten Jona wygląda sobie taki kogucik. Jedyne, co mi nie pasuje, to taki szczegół, że Zaja jest zajęta trochę lorowo. Tylko kolorowo. Kolorowo to jest na tym rysunku. Liviany, wrzucaj szybko swoją laurkę, żebyśmy zapomnieli o tym słucharze. Jakie doskonałe! I śmiejąc się z jednym z ostatnich odcinków, narysowałam Korkiego, który trzyma w pyszczku karteczkę z napisem Arkoanie, nie bądź świnia, wybierz miłość, a nie skina. Genialny pomysł. I ostatnia kandydatka, Naimiś. Moja laurka jest piękna. Zapomniałam powiedzieć, że mam też niesamowite zdolności graficzne. Rzeki Camphelasy zmarduje wszystko, byś był bez skazy. Och,
Kto będzie z nami w półfinale? Kurczę, no najmniej inwencji tutaj ze strony Monisi, ale ona jest trochę tutaj czarnym koniem, jeżeli o Prima Sword Content chodzi. Ale ja myślę, że ona jednak skina. Ja... No co ty, wiesz ile zajmuje czasu wycinanie grafiki? Weź mnie tutaj, nie rób bambuko. Ale ja taka... to robiłam od serca! Nie rób tego cięższego niż już jest. To wypi... mnie no! Dobra, Arkoan, ostateczna decyzja. Nie wierzę, że taka kontenciara jest tutaj, żeby do mnie simpować. No co, miałeś rację. J***ać facetów. No, no i proszę Państwa, jesteśmy w wielkim półfinale. W tej rundzie każda z niewiast może zadać Arkanowi jedno pytanie dotyczące jego wymarzonej randki. Zacznijmy od Wine Quill. Jeśli chodzi o miejsce, wolisz ją spędzić w jakimś spokojniejszym miejscu, czy w ruchliwym mieście? Zdecydowanie w spokojniejszym, jednak dużo ludzi, którzy obserwują to, wprawiają mnie w dyskomfort. Będzie jej aktywny odpoczynek. Gdybyśmy się mieli wybrać do kopalni, wykopać węgiel, ja jestem ze Śląska, także to jest moja pierwsza myśl na aktywny wypoczynek. Nie brzmi to zachęcająco, ale na przykład jakieś, nie wiem, rowery, to brzmi bardzo spoko. Tak, w jednym z jego filmów powiedział coś typu, że wyspędzi się wszystkiego dla miłości, dlatego mam pytanie, czy byłby w stanie zagrać ze mną duo bot? Ale Yasuo i Yone, czy jakiś inny? Może być nawet Yone i Yumi. O mój Boże, no, poszedłbym duo bota. Dobra. No to wszystkie pytania. Teraz Arkoan, klasycznie pytanie do ciebie. Wszystkie brzmią tak miło. Niestety znasz zasady naszej zabawy. Dobrze, serce mi się kraja, ale pożegnamy się z koleżanką Morganą. No kto wychodzą, możesz dokończyć. Już ci mówię, Arko, co wybrała Liviana? Wybrała... Co to jest? O, za te poprzednie edycje. W rundzie finałowej nasze dwie pozostałe niewiasty będą odbywały randkę próbną z Arkoanem. Może sobie tylko coś naleję do takiej romantycznej kolacji, pozwolisz? O tak! Ja słyszę, co to jest. Wykwintne wino. Monster! Rocznik 2021. Macie minutę. Start! No więc wybrałam takie miejsce dość spokojne. Już ognisko rozpalone, jak widać. Więc możemy sobie posiedzieć, porozmawiać, trochę lepiej się poznać. Jak już stwierdzimy, że może fajnie by było się gdzieś wybrać, coś zobaczyć, to chętnie cię wezmę na mój motor i możemy się gdzieś przejechać. Simon Dal. O, jeju, przepraszam. Zaczęły mnie nachodzić takie myśli, że już nie mogę nikomu ufać. Powiedz mi, co ty sądzisz o tym, że ja wybrałem tego skina w poprzedniej edycji? Powiem ci szczerze, że... Stop! Minęła minuta. To była wasza randka próbna, a teraz zapraszam na randkę numer 2. Nawiązując do tego, co powiedział Shao za kulisami. Żadna nie jest podobna do Emily. Powiedział, że żadna z dziewczyn nie przypomina Emily. Zero. Pokazał, że jednak przypominam, więc rzucam slipa. Jak widać, Żuka otaczały takie ręce. I w anime ReZero też tak jest. Jestem idealną kobietą, dokładnie jak Emilia z ReZero. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, ale podoba mi się pasja. Boję się tylko, że jak się pocałujemy, to zajdę w ciążę. Stop! Minęła minuta i nie chcę wiedzieć, co Arkoan ma odpowiedzieć na to pytanie. To tyle. Spotykamy się za chwilę na Heroldzie. Co za edycja? Moja ulubiona. Ulubiona. O nie. Nie wiem, jak to się dzieje. Za każdym razem w finalnej rundzie jedna z osób wybiera skina, a druga simpa. I tutaj jest tak samo. Także musisz nie tylko wybrać tę osobę, która bardziej się spodobała, ale też uważać na to, czy przypadkiem ona nie była w zabawie dlatego, żeby zdobyć nowego skinka do swojej kolekcji. Pytanie do ciebie, czy już masz podjętą decyzję? Chyba mam. Okej, okay, no to oddaję ci w takim razie głos. Pomimo znakomitego performance'u przez cały teleturniej, nie mam zielonego pojęcia, co się stało podczas randki ostatniej z Zoe. Także wybór może być tylko jeden. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Zwyciężczynią dzisiejszej edycji zostanie Wayne, znana również jako Fajnku. Dobrze, gratulacje, wielkie brawa. Mamy zwyciężczynię. A teraz dowiedzmy się, co wybierze Arkoan. Nawet jeżeli miałbym wyjść na głupka, to przynajmniej napluję w twarz wszystkim hejterom, którzy mówią, że ja to tylko skiny, bo main Yona i wybiorę simpa jak prawdziwy gentleman. O, jak miło. No dobra, to teraz zdradźmy. Może najpierw, co wybrała Neymiś. Neymiś wybrała... skina. Niestety za bardzo się odpaliłam za nim, no ale co poradzę, jak ReZero to jest najlepsze anime. Trącę się tutaj? Dla mnie wygrałaś. Shao, to nie jest twoja edycja. No i słuchaj, Arkoan.
ostatni sekret tej edycji. Co wybrała Wine Quill? Wcześniej mówiłem tobie, że w finale pozostały dwie kandydatki, spośród których jedna wybrała skina, a druga wybrała simpa. No i muszę ci powiedzieć, że kłamałem, bo Wine Quill też wybrała skina. Co ty mówisz? Co to ma być? To jest poważny program, tak? Moi prawnicy się tym zajmą. Podsumowując, Wine Quill z racji, że wygrała program i wybrała skina, dostała wybraną przez siebie skórkę. Natomiast Arkoan nie dostał nic. Zobaczysz, subiki przyjdą na kanał i mi wybaczysz. No dobrze, no tak, zapraszam do mnie na kanał LEGO Legend, najlepszy kanał na YouTubie. Niech będzie, wbijajcie, subskrybujcie, zasłużył chłop.